warto być watchdogiem, bo dzięki temu można uzyskać informację publiczną, która nas interesuje, a której obywatel pozbawiony wsparcia, wiedzy, no, mógłby mieć duże trudności, żeby ją uzyskać. Niestety w naszym kraju często jest tak, że o tę informację publiczną trzeba walczyć i żeby ją dostać, warto działać razem. Ja mam takie dobre doświadczenia, że wiele razy udało mi się uzyskać informacje publiczne, aczkolwiek po długim, długim procesie, z koniecznością odwoływania się na przykład do sądów czy do kolegium odwoławczego. Największy sukces ostatnio to jest doprowadzenie do tego, że gmina Kędzierzyn-Koźle udostępnia rejestr umów na swojej stronie internetowej. Watchdogiem warto być, bo przez swoje działania zmieniamy swoje otoczenie, a także mamy wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych w naszych gminach. Robię to na dwa sposoby. Pierwszy to uczestnictwo w sesji Rady Gminy. Drugim sposobem to wysyłanie wniosków do podmiotów zobowiązanych. Są to urzędy gmin, jest to też sądownictwo, różne instytucje. Wszystko, co robię, to staram się robić wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym watchdogowaniu mam kilka spraw wygranych przed sądem administracyjnym. Uważam, że warto być watchdogiem chociażby dlatego, aby móc zmienić rzeczywistość. Nazywam się Bartosz Wilk, jestem watchdogiem od niedawna. No i chciałbym, żeby władze publiczne działały w granicach i na podstawie prawa. Od października ubiegłego roku, 2013, prowadziłem i prowadzę jeszcze obywatelski monitoring sportu. W ramach tego projektu staram się zbadać, jak to jest ze sportem w mojej gminie. Czy polityka sportowa gminy odpowiada, najogólniej mówiąc, potrzebom mieszkańców. Jestem w takiej sytuacji, że to prawo znam, ale niestety większość naszego społeczeństwa, co jest zrozumiałe, tego prawa nie zna.